Cześć wszystkim z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3. Ponownie jesteśmy w Bostonie, ponieważ się przeniosłam tam po ostatnim odcinku i chcemy znaleźć ostatnie strony z Almanacha. Taki jest cel przynajmniej. Jak doleci ostatnia karawana, to ja przy okazji może się przeniosę do sklepu, bo jeszcze ta karawana chyba jedzie, tak mi się wydaje. Bo tamta karawana, którą atakowali poprzednim razem, to chyba, no jak mówię, właśnie jeszcze leci. Tak mi się wydaje, ale pojęcia nie mam. Dobra. O, dobra. Nie myliłam się, że to winda jest. Cudnie. Dobra, to w takim razie weź się... No, można i tak. Chciałam się co prawda na drążkę akurat spiąć, ale co tam? Dobra, strona z Almanachu. Jest, mam ją. Dobra, super. I w takim razie jeszcze tutaj jest strona, więc sobie pójdziemy. Tutaj przy okazji mamy kogoś z misji właśnie na zlecenie zabójstwa. Z tego co ja pamiętam, to mam akurat zlecenie zabójstwa aktywowane, po prostu nie mam go zrobionego. Jezu Chryste, co was tylu się zebrało? Państwo drogie. Czy wy pochrzanieni jesteście? Dobra, czekajcie, idziemy tędy. Teraz mnie nie widzą. Teraz mnie widzą, cholera. Tutaj wyżej widzę, że jest. Dobra, to sobie przeskoczą w takim razie tutaj. Skoro tutaj na dachu jest. Dobra. Dobra, mam ją. Fajnie. I okej, w takim razie się przebiegniemy chyba w stronę tej... jednej z ostatnich tak naprawdę stron. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jak już zacznę tam biec w gruncie rzeczy. Konwój lądowy za 2 minuty dotrze. Cel Boston. No właśnie. O, tutaj wyjdziemy poza zasięg ich poszukiwania, zdaje się. Tutaj mamy siano. Dobiegnij tam. Nie, no wiesz ty co, Connor. Ale przepraszam bardzo, idzie się. Zlikwiduj cel. O, siema. Skoro już tu byłam, to czemu by nie? Dobra, czas z Leowem jakoś polecieć. Okej. Okay. Teraz gonimy tą stronę, która akurat szczęśliwie na tym poziomie była. Nieźle. Dobra, wobec tego. To chyba zostały tylko te dwie ostatnie, tak mi się wydaje. Tak więc sobie oznaczymy tylko, że ja muszę poczekać, aż się wyświetli normalnie wszystko. Tak więc dobra, zlikwiduj cel. A gdzie jest ten rzeczony cel? Przepraszam bardzo. Dobra. Wzięło się, pokazało. To chyba już mogę się przenieść, wydaje mi się. To tutaj się przeniesiemy. I tak naprawdę zostały właśnie chyba, jak powiedziałam, dwie strony z tego almanachu. Nie wiem, jeszcze sprawdzimy generalnie, jak ten, jak zbierzemy ostatnią, to sprawdzę sobie w bazie danych, czy mam zsynchronizowane na 100%, jeśli chodzi o tę stronę z almanachu. Chociaż nie jestem pewna, czy to się nie zsynchronizuje na 100% dopiero po tym, jak ja wszystkie wynalazki zrobię od tych stron almanachu. Może i tak być. Kto to tam wie? A swoją drogą, wiecie co? Ja akurat pamiętam, że jeśli chodzi o właśnie takie strony latające, że tak to ujmę, to coś takiego jest też w Black Hood... co? W Black Hoodzie? W Black Flagu, przepraszam, nie Black Hoodzie. Co ja gadam? Jaki Black Hood? Co to jest Black Hood? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze przyznam. Natomiast Black Flagu, czyli w następnej części Asasyna, w gruncie rzeczy, znaczy w następnej, powiedzmy następnej pełnej, albo w sumie, dobra, nieważne, przestanę gadać, bo czekają nas jeszcze przecież, w sensie, następną częścią jest ogólnie Liberation, więc no, a potem jest dopiero Black Flag, ale tam szczegóły. I dobra, dojechała karawana, przepraszam bardzo, nie ma mnie, to nie ja. Tu jest studnia, to się w niej schowamy. O, pięknie. Bo nie wiem, czy jacyś na ziemi mnie będą gonili. No tutaj widzę, że niedaleko jest cel nasz. No i spoko, to w sumie możemy spróbować go jeszcze dopaść. W takim razie, skoro już tu jest. I ja tu jestem. Dobra, zostały wysłane, ekonomicznie wróciło, super. Tak. Tak więc no. Dobra, zlikwidowany w takim razie cel.
O, patrzcie, ktoś puka przy okazji w drzwi. Dobra, wobec tego. To się udało. Możemy jeszcze po tego się w sumie udać, skoro już... Dobra, wezmę się, udam po tego typa. Jeszcze, skoro już jestem przy tym Bostonie. Tak więc nadzorca portu poproszę serdecznie. Potem się przeniesiemy, myślę, do jakiegoś sklepu. Ogólnie to jeszcze nam zostało... misje morskie w sumie, no. Znaczy, albo w sumie możemy jeszcze na pograniczu zebrać te pióra wpierw, no. Możemy to zrobić. A z piórami powinno być trochę prościej niż z almanachami, w sensie ze stronami z almanachu. Oczywiście, że mi się to myli. W sumie może ja poza odcinkiem sprawdzę, czy wszystkie strony. No, może. Nie, zobaczymy jeszcze. Dobra, pędzimy w takim razie po ten cel nasz. I potem chyba wychodzimy z Bostonu. Wychodzimy, tak dokładnie. Wybywamy z Bostonu, wydaje mi się. Tam chyba zachodzi typ. Żeż w mordę. Dobra, 2000 tych funtów zdobyłam za zlecenie zabójstwa, no i cudnie. Wobec tego i przy okazji mamy nareszcie to skończone, nie? Swoją drogą mam jeszcze to zadanie kurierskie, Boże, ale nieważne, nie. Pędziemy na pogranicze w tym momencie i ja bym chciała szczerze mówiąc do tej wioski się udać na... Albo nie, czekajcie, przepraszam, zapomniałam, chcę się udać do sklepu. Przepraszam, bo przecież na pograniczu to ja chyba nigdy nie wyślę tych karawan. Wydaje mi się, że nie ma żadnego miejsca, w którym bym mogła wysłać karawany z jakimś tym. No po prostu na sprzedaż. Więc otwarcie drzwi, poproszę serdecznie. I pędzimy sobie tutaj do książeczki. Dobra. Tak, tak. Zapas, rzemiosło, handel poproszę. Konwój lądowy wobec tego. Gdzie mi tu się kabel pod przyciski od klawiatury wszedł. No, tego nie chcemy. Tutaj ten. 196, chryste panie. Dobra, lecisz ty, wyślij konwój. Zawsze coś na siebie zarobi. Wieprzowina. Jakoś tak towary z farmy strasznie na siebie podle zarabiają, wiecie? No. Kiepsko na siebie zarabiają te towary z farmy. Dobra. Kupiec w takim razie kolejne. Jakieś złoża, wosk pszczeli. O, widzę, że tutaj ci tyle samo tym razem skupują zboże. Ten więcej dostanie za to, świeża woda. I lecisz ty za to. 219, no i spoko. Fajnie. W takim razie sobie w tym momencie wychodzimy. Jakieś tam kurcze będą ze skórniaki, że tak to ujmę. I w tym momencie na pogranicze pędzimy. Bo chyba tu już nie mam nic nowego do roboty. No, tak więc na pogranicze. Ja bym się chciała udać właśnie do tej wioski, która tam jest. Wioski, z której się wywodzi nasz Connor. Bo za chwilę nie pamiętam, jak ma na imię. Kanienkę, o właśnie, do tej wioski, Kanienkę. I sobie sprawdzimy, czy... W sensie sprawdzimy. Ja widziałam, że są zaznaczone interaktywne rozmowy, dlatego chciałam się przenieść do wioski. O, no właśnie. Siema, typie. Też prawda. Tak lori z okna hoda. Kiko oja gniaka haga tu na drohu ne jorhan saga. Tanu dzini joganenu ja unka teche ti swa ne das. O knize, jese swa ne das ne patrio. Kwa ne kniga skanek sa idu wada de wani okne. Da dari andar de zira noha gaa tu ne nuhne tika one gwantar aru na jata widu. O honor rumne ten erun der ios won kiri wa her hase aha dinuna zijiguna statum. Doga aya kia jat dar hase zira na der io. Ja to ta iza wire ne aya tia jat dar hase. Dezu dohen zoni ga diga aya kia jat dar hase ne orun yaro na jat da widum.
Kaskanek nie dosa kaneka i zwoja daraje ziwa derio. Kaskanek nie ja utena ta jego aire. Niech ziwa deruni ziwa kariu jest to ta jo tumhage. No właśnie, to jest prawda akurat. Wak deruni zin ingwaya dawansarum jadadeko. No dobra, w takim razie z sobą już o wszystkim pogadałam. Z tego co widzę. Jeszcze mamy tam starszą, zdaje się, do pogadania. Czyli, nie wiem. Ona chyba jest jakąś starszą tej wioski. Czyli cholernik wie kim. Dzień dobry. Zaszyły? Niech ci ja i gierdę de gariłeś. Arykko de wadzio dansy na datum. Bo gieri hojełeś do gatnowandu achcza. Tego gieri hojeru nic do zaczariu. Wetnesz ta dzi zatni guhrowana, danu zatni guhratani. Nekci garharacz tu oni zi asiru hiaga. Ama gatsa nu nihage a kawisege. To ganegandu zia taiza wagarunyakde. Dosa za zatni guhra, a sadadetni guhra ra gonak de guderu. Nona ama derio serandakne. Nona ama dadewa niohage, tone angodurisa. A ja oski o snore am dachni zeri hewe. Myślę, że nie tylko ty, pani starsza. Okej. Okay. Wobec tego, moi mili, o Jezus Maria, od cholery tych piór i ciut. Chciałam jeszcze zobaczyć, czy jest tutaj gdzieś może jakaś misja, misja z osady, wiecie? Bo tak, no właśnie jestem ciekawa. Ale widzę, że najwięcej, coś by się, w sensie najbardziej by się przydało do fortu się przenieść, bo tutaj jest właśnie najwięcej tych piór. Przy okazji, teraz jak jesteśmy na pograniczu, to przynajmniej wiecie, co będzie fajnego. To, że jakby jakaś karawana została zaatakowana, to nie będzie takiego wielkiego problemu. Rozgłos cholera na poziomie pierwszym. Jezu Chryste, Konor. Tutaj weź się wespnij na to. No. O, dobra, super. Dobra, weź skocz. Normalnie. Wiecie co ja zrobię? A ja zrobię tak. I będziemy może przy okazji polować na coś. Bo te skóry jednak, kurka wodna, się dość porządnie sprzedają przy okazji, nie? Więc zobaczymy. Może sobie właśnie, w sensie może. Cel jest taki, żeby sobie trochę popolować. O, zające widzę. Śmierć zającom. Co ty robisz? Konor! I tak oto straciłam strzały. Dobra, weź to pomiń. Ja nie mogę, Konor. Czekaj chwilę, łosie. Chcę upolować kolejnego zająca. O. Śmierć zającom. Moja vendetta się dopełni. Cholera, one są szybsze niż ja. Lżejsze przede wszystkim, wiecie? Dobra, chyba muszę... O, ho, 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 właśnie, a propos tego mówiłam, obroń konwój. Czekajcie, to w takim razie ja może bym się tutaj wspięła wpierw, bo wydaje mi się, że zdążę obronić konwój, nawet jak pójdę po to pióro, przy którym już jestem. Skoro już tu jestem. Dobra, mam Black Creek. 3 na 11, no i spoko. Gdzie jest ten konwój? Gdzie ten konwój? Ja jestem ślepa, czy ki cholernik? A tutaj, dobra. Tu jest obrona konwoju. Jezus Maria, daleko za... Daleko w sumie od wszystkiego. Tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że najlepiej będzie z tego fortu się przemieścić i mam nadzieję, że przy okazji konie tam będą. Ale zobaczymy jeszcze. Czy są tutaj jakieś konie dookoła? Może na wejściu by były. Witam Państwa. Zapomniałam, że ja mam coś takiego jak świstawka na konie, wiecie? Dobra, chodź tu. Pędzimy. Czy ty możesz się przebijać przez te zaspy śniegu? Haha, może! No i cudnie. Nie atakuj mi mego konia, ty łoszu, ty. No, przyśpiesz, cholera jasna. Mm-hmm.
Nie obchodzi mnie to, że ci się nie chce, ok? Masz przyspieszyć. Dobra. Lecimy. No tutaj akurat koń się przydaje. W tej części. Ogólnie na pograniczu się przydaje koń. Jakby nie była. Co tutaj jest tak zaznaczone? Może tutaj była ta. Witam państwa. Dobra. Lecimy. Okej. Dobra, tam ktoś, ten, ktoś, dokładnie, zdobyli, w sensie zrobili to, jak to się nazywa, zlecenie. Dobra, cudnie. Dobra. Oho, moich kombonierów mi wzięli ten. Czy ja sobie w międzyczasie zmieniłam broń? Czego ty stoisz, jak tu głupi? Udało mi się odbronić kombon, no i fajnie. Jeden konwojarz... konwojarz? Konwojent? Nie mam żadnego jeszcze mnie popychają dziady jedne. W każdym razie stał i się pozwalał atakować. Konwój lądowy, tak, tak, tak. To skoro już tu jesteśmy, to tutaj też sobie pozbieramy te pióra. Od co? To nie ja. Ty ciała, to nie ja. Mówię, że to nie ja, to nie ja, okej? Dobra, wobec tego idziemy tutaj na górkę. Powiedzmy, że na górkę. Ta świstawka na konie chyba się najbardziej w tym momencie jednak przyda, wiecie. Dobra, w takim razie skaczemy tutaj. Okej, okay, to się udało. Dobra, mamy pakanak. Pakanak! Tak też można. Pakanak! W ogóle te tereny łowieckie. Czekajcie, czy mi to tu pokaże, tak? W ten sposób? Tak, pogranicze, pakanak. O. Łoś. To dopiero ciekawie wygląda. Huh. Nie. To się mnie personalnie nie obchodzi zbytnio. Boże, ale nie, nie oddalaj, proszę cię. Dobra, czyli to tutaj będzie, tak? Chyba z tym łącznie? Nie. Z tym łącznie, tak? To będzie 5. Czyli te 5 piór to będzie jeden obszar, z tego co widzę. Ale ja chciałam sobie zaznaczyć jedno z bliższych mnie, szczerze przyznam. Wiecie co? Zrobimy trochę inaczej niż pierwotnie zamierzałam. Pójdziemy po to pióro. O. Jezus Maria, czy ty możesz zejść? Czy jest mój kun jeszcze tutaj gdzieś? O, patrzcie. A, dobra. A, jest kuń. Chodź tu. W takim razie. Biorę cię i się zawracamy. Ho, kolego, ty mój. Kuniu, ty mój wierny. Czeka na mnie jak na dobrego... Jak na dobry kuń na swego pana. Albo coś takiego. Dobra, przebijemy się przez te śniegi. Za jego pomocą w takim razie. Dobra, kuniu, weź poczekaj, chwilę z ciebie zejdę. Tutaj jest jakieś przejście w teorii coś. O, dobra, dał radę wejść. No i fajnie. Chodź, kuniu. Do siadania, haha. Dobra. Patrzcie wy, jaki akrobata z naszego Conora, ale to już było wiadome, że z niego jest akrobata niezły. Dobra, wobec tego w drugim kierunku lecimy. A na koniu mi raczej nie grozi fakt, że wiecie, że przyjdzie mi jakaś cholera, która będzie mnie chciała atakować, jeśli chodzi o o zwierzęta, oczywiście. O, patrzcie, obwoźny ten, obwoźny sprzedawca, handlowiec, o, może w ten sposób. Dobra, ja tutaj sobie zlizę. Hello. No i mamy kolejne piórko, cokolwiek mi ono daje. Cokolwiek mi ono daje. Gdzie mój kuń? Chodź. Pędzimy dalej, tym razem w tym kierunku. Pióro.
przez lasy. Dawaj, przebijesz się, wierzę w ciebie. Czasem to ty mnie jednak, koniu, zawodzisz. Dubi, dubi, duba. Zająca widzę. O, bubr! Siema, bubr. Dobra. Upolujemy sobie w takim razie i wchodzimy na górę. Skóra bobra. Bardzo dobrze. Zęby bobra. Też dobrze. Konwój lądowy Boston. Czekajcie. O, teraz. O, pięknie. Dobra. I kolejne pióro sobie oznaczmy tamto. Dobra. W takim razie się odwróćmy i pędzimy. Jak na przykład. Dobra. O, w ten sposób. Ja tu normalnie najróżniejsze sobie wymyślam sposoby, żeby sobie skrócić ten, bieganinę. Dobra, opuszczam cię. Jestem teraz incognito. No i patrzcie, jak fajnie, że jestem incognito. A tak swoją drogą, bo oni zlecenie zakończyli. Jednak to weźmiemy im. Ale chyba się udało im to zrobić. Tak. I sabotażysta. Pyk, pyk i pyk. Lecicie, państwo drogie. Więcej nie będę miała dla was misji. To dopiero jest smutne. Dobra. Tutaj mamy sobie wejście. Kocham to bieganie po lodowatej wodzie. I do lodowatej wody. Ale to już o tym już mówiłam. I to niejednokrotnie, że ja to uwielbiam. Że oni tak po prostu na luzie do lodowatej wody właśnie. Czy ja tutaj dam radę doskoczyć? Chyba nie. A tu jest kłoń. O, patrzcie. Patrzcie, przeszedł dla mnie specjalnie. Doskoczysz? Nie. Nie, nie doskoczył. Szkoda. Konwój lądowy w Bostonie będzie za pół minuty. Dasz radę tutaj wbiec? Nie. Po co? Czekajcie, bo ja autentycznie nie wiem, od której strony ja powinnam tutaj wejść, bo w teorii to tutaj właśnie by się powinno dać. Stąd. Ale w praktyce to chyba jednak nie. Ale i tak będzie mi się prosić rozejrzeć z wyższego punktu trochę. Wchodźże. O, Łoś. Łosia widzę. Zdobyto. Pieniądze. Dobra. Ekonomia. Tak, tak. Tutaj mamy bobra. Biorę z bobra. Ja mam. Ekonomia wobec tego. Ja chciałam w tym kierunku, bo właśnie widzę, że tu przede wszystkim jest jakieś wejście. Czekajcie chwilę. O. No ale. No wchodźże. Konor. O, teraz. No. O, pięknie. Pyk. Mamy to. Dobra. I teraz tam jest pióro kolejne. No dobra, bywa. Albo wiesz co, koniu, póki co cię zostawię, upoluję bobra na przykład. Jama. Od co? I w sumie... Czekajcie, jak to wygląda jest w zakresie tych... punktów podróży. Wiecie co? Pójdziemy sobie zebrać to pióro jeszcze. Ja myślę, że się przeniesiemy na szybko do Bostonu na przykład, właśnie, żeby znowu wysłać konwoje. Bo to się chyba jednak bardziej trochę przyda. W tym momencie. Zając! Vendetta moja cię dopadnie! Zającu ty! Nie, no dobra, już zostawię go typa. Może powinnam właśnie pozostawiać ten, miny dookoła, skoro są ich ulubione. Wszelkie miny. Wszelkie zające będą moje. O co? Mojej zemsty musi stać się zadość, że tak to ujmę. Doskoczę tam, prawda? No nie, niczula. Dobra, weź się tutaj właśnie sobie doskocz.
I tak, jeśli chodzi o to, to muszę się tutaj wspiąć na ten budynek. Nie wiem, czy to jest stajnia, czy to jest, kurczę, obora, cholera wie. Nie interesuje mnie to. Dobra, Dolina Forge, wszystko. W takim razie ja się przenoszę w tym momencie do Bostonu. Wyślemy sobie ponownie karawanę, a potem się wrócimy do pogranicza i do fortu się przeniesiemy i tam wokół fortu będziemy zbierać. Tak na przykład, nie? Ale i tak uważam, że to jest właśnie prostsze, jeśli chodzi o pióra, bo przynajmniej przede mną nie uciekają te pióra. Dobra, zyski dostałam, cudnie. Cudnie, hej, że hej. I dobra, księga. Aha, dopiero co wrócił mi konwój ten ostatni, ta? A to nie wiem, to ja myślałam, że mi coś jeszcze tam się zrobiło. Ale dobra, w takim razie, skoro konwój w osadzie, to niech leci z kolejnymi przedmiotami. Ten po 16, przy okazji żyto. 105, no i zarąbiście, lecisz z tym. Dalej. Mam więcej tego żyta, tak? Mam 8 jeszcze. Lecisz wobec tego. 840. Jeszcze więcej żyta. Tak, odrobinkę tego żyta, bo tylko jedna rzecz. Ale tak, drewno z lasu. Lecisz. Aha, i to są te... To już wszystko, tak? Tak. Dobra. Naprawdę mi szkoda, że mamy tylko 3 te konwoje. Gdybyśmy mieli chociaż tak 5, to by było już fajnie. Ale nie, mamy tylko 3! Dobra, czy ja stąd mogę się przenieść? Chyba mogę, tak mi się wydaje. Tak więc pogranicze ponownie. Czekajcie, co? Odblokowano sklepy. Aha, misji mieszkańców. Ej, i tutaj do fortu wobec tego ponownie. Poproszę serdecznie. I na polowanie na pióra lecę. Moje ulubione zajęcie, polowanie na pióra, hehehe. Dobra, wobec tego, tutaj mamy w ogóle 2 obok siebie, to no nieźle, że tak to ujmę, tylko weźcie na to najedź, proszę. Nos mnie słodzi. Jak to zwykle bywa, ja tylko zaczynam nagrywać asasyna na ogół i nos mnie od razu spędzi. To jest niesamowite wręcz, normalnie. Bez kitu. Dobra, weź, że wchodź właśnie na tą górkę. Skała pewnie tak zimna, że normalnie mu palce za chwilę odpadną, ale nie! Zdobędzie! Dobra, gdzie jest kolejne pióro? Gdzie jest to drugie pióro? Tam gdzieś. A, tutaj na gałęzi widzę, dobra. Dobra, w ten sposób. O, bubr. Dobra. Mam cię. Wobec tego teraz sobie to oznaczymy piórko. Black Creek. Uhu. Dubi dubi duba. Bubr. Jakie z siebie przykre dźwięki wydają te bubry, jak je dopadam. Ale najłatwiej je upolować, szczerze przyznam, te bubry. Jauma. Jauma. Nie wiem, co to znaczy w dalszym ciągu, ale co tam. Kąp się w tej zimnej wodzie, że hej, dobrze, przynajmniej przy okazji kolejne 2 bobry. Dobra, ale chyba tylko jednego upoluję, drugiemu daruję życie. Niech znamy łaskę. Jestem okropna, wiem. Dobra, weź, że wejdź tutaj i teraz... Czy ty dasz radę tam przeskoczyć? Nie, no wątpię trochę. No. Ale dlaczego? Jezus Maria, jakaś śnieżyca. Celowo pusto. Tutaj dasz radę wlecieć. No i fajnie. Tędy lecisz. Teraz tutaj. I mamy to. Kolejne pióro. I teraz pędzimy bardzo daleko. Ciągle daleko pędzimy. Uniu, wspomóż mnie. Rozsiadanie. Dobra. Koniem przez głębokie śniegi, przez śnieżyce wszelakie. I widzicie, to właśnie pokazuje, że to koń jest najlepszym przyjacielem człowieka. Inne gadanie to jest normalnie nieprawda. I propaganda i w ogóle. Dzień dobry, bobry. Może nie zabiję was moim ostrzem, ale zatepczę was koniem. Kopytami konia. No, ale...
Dobra, wiesz co? Sobie dalej poradzę sama, dzięki koniu. Przynajmniej mnie przybliżyłeś. Może cię jeszcze zawołam w sumie. Tylko tutaj przebiegnę osobiście. O, dobra, tutaj mogę przywołać konia. Zmaterializował się z rzeki. A tak nie lubi, kurczę, swoich kopyt moczyć, nie? Piękna sprawa. To jest w ogóle jakaś ścieżka w teorii. No mi tu nic nie da, jak pójdę. No, dasz radę tędy wyleźć? Nie. Za stromo, pojmaju. Ale może tędy dasz radę jakoś pomiędzy drzewami zalawirować, co? No, i już dał radę. No i zarobiście. A ja skakuję tutaj. Jej. Abyś się teraz zwalił normalnie na poziom ziemi, to bym nie była zadowolona. Honorze. Dobra, kolejne pióro w takim razie nasze. O, jest jedno obok fortu tuż. Jakiego nie zauważyłam. Kuniu, gdzie jesteś? No kurna, raz. Okej, wyszło. Ostatecznie, więc pędzimy. Co to jest? A, jeleń, dobra. Ajajaj. Ajajaj, ale nie blokuj się. Czuję się, jakbym płotką z Wiedźmina grała, w sensie biegała, przysięgam. Przeskocz! No. To też był pełen błędów koń. Czekajcie, wezmę się tutaj, zacznę już spinaczkę, bo może to jest chyba, w sensie może tak. Wydaje mi się, że to jest mądrzejsze z mojej strony, szczerze przyznam. Aha! Taś, taś, robaczku, gdzie jesteś, koniu? Taś, taś! Dobra. Tak więc dosiadanie i pędzimy do kolejnego pióra. Jej! Ale nie no, całkiem sprawnie to idzie, muszę przyznać. Tylko kwestia jest taka, że ich jest naprawdę dużo dookoła. To jest taka najbardziej chyba... taka kwestia, która sprawia, że to jest jak najbardziej czasochłonne. Jaki jest pożytek z koni? Przedzieranie się przez głęboki śnieg. To jest największy pożytek z koni, autentycznie. Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Hej, 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 ho. Hej, 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 o i w ogóle. Dobra, teraz tędy. Czy to jest wiewiórka? Nie, to jest zając. Śmierć zającom! Mój! Miała. Pięknie. Nie. Już kij z nim. Tak, tam jest kolejne pióro. To się udamy, rzecz jasna. Gdzie jest mój tutaj? O, kuń. Kurde, cały czas mi się mylą przyciski, wiecie? Oj, kuniu, ale tutaj to chyba muszę się udać sama. Wybacz, że cię zostawiam, ale... No niestety, tak chyba trzeba. Dobra, tu się przedrzemy. Rozbraja mnie to, że robimy to w sumie w zimę, bo czemu by nie? Dosłownie, bo czemu by nie? W ogóle mamy już chyba dobrych 5 odcinków, tak mi się wydaje, albo nawet więcej samych poboczności z tej gry. Bo tak się chętnie zabieram za fabułę główną. O czym zresztą wam chyba mówiłam w pewnym momencie, że ja w takim stopniu po prostu bardzo chętnie się zabieram za fabułę główną, że prędzej znajdę wszystkie zajdźki, które są w tej grze. I jak morsowanko! Wiecie co? Raz pływałam w wodzie w trakcie padania śniegu. To było wesołe, muszę przyznać. Była zimna woda w cholerę. I potem się, bo generalnie w Warszawie jest tam chyba na Królikarnie, wydaje mi się. Tam jest taki fragment odkrytego basenu, co nie? W sensie ten fragment basenu, który jest odkryty, o może w ten sposób. I to jest o tyle wesołe, proszę ja was, że właśnie ja tam w zimę byłam i właśnie zaczął padać śnieg wtedy, pamiętam. I żeśmy sobie właśnie tak dla kurażu poszli na ten kawałek odkrytego basenu, tak żeby sobie popływać, co nie? I kurka wodna, jak się zmarzło na zewnątrz, to potem się przychodziło tak do, wiecie, do tego basenu krytego, prawda? I na przykład, nie wiem, do jacuzzi się wchodziło. Boże, jakie to było przyjemne. Takie, wiecie, właśnie takie zagrzanie organizmu nagłe.
Jak mówię, bo to było przyjemne. Dobra, chodź koniu. Zawiedziesz mnie dalej. I nie obchodzi mnie twoje zdanie. Polecam serdecznie, możecie spróbować kiedyś. Ale to w zimę dopiero, więc musicie poczekać, każdy kto by chciał faktycznie spróbować. Na szczęście mamy już lato, więc zima niedaleko, bo tak to właśnie działa przecież. Niestety, te pory roku to się zmieniają normalnie jak błyskawica. Jesienno, czas mija niesamowicie szybko po prostu. A, samo życie w sumie. To chyba jest takie najbardziej typowe dla dorosłych ludzi, prawda, że czas mija w ciągu normalnie paru momentów. Dawaj! No. Przeskoczył. Wierzyłam w niego. O, i tu cię chyba zostawię. Konniku ty, mój drogi. O! Gdzie ja się do cholery jasnej znalazłam, pojęcia nie mam. Czemu ja tu nic nie widzę? Halo. Jak ja stąd mam wyjść? Czekajcie, pójdę w jego kierunku. O, tak na przykład. O, widzę. O, kurka wodna. Ale tutaj ciemności niesamowite są. Czego mi tutaj ciemności niesamowite sprowadzacie na mnie? No ludzie, no. Bez przesady. Normalnie klątwa ciemności egipskich, przysięgam. Jak ja się mam dostać do tego pióra? No jakoś chcę. No jakoś chcę. Nie wiem, lecimy tędy jakoś dookoła może. Właśnie. Lecisz, kuniu! Masz niesamowite kopyta, wierzę w ciebie. Idę się sobie wyobrazić takie kurde kopyta z tak porządnym bieżnikiem. Nie, no dobra. W sensie chodziło mi o bieżnik na kopytach, wiecie? Żebyście sobie wyobrazili. Czy tutaj też ześlą na mnie ciemności egipskie? Pewnie tak. Tak? Owszem, zesłali na mnie ciemności egipskie. Ale kurde, to gdzie jest to pióro? Na tej wysokości, czy gdzieś indziej? Jest to pióro? Nie mam zielonego pojęcia. Wygląda trochę jakby na tej wysokości właśnie było. Ale kurde, ciula widać! Ej, no bez kitu. Co ja mam spróbować tu wejść do jaskini, czy ki cholernik? O! O! Ciula widzę, generalnie rzecz ujmując, ale pro i tak dopadnę. Black Creek. Dobra, mamy to. W takim razie. To mogę się przenieść w sumie do wioski naszej. Tak na przykład. Tak więc szybka podróż. Szybka podróż, wczytuj się grota, jedna pojedyncza strzała, która mi z kołczanu wystaje, to jest smutny widok. Moi mili, na tym etapie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne, w których prawdopodobnie znowu będziemy sobie szukać właśnie tych piór. W gruncie rzeczy. Dobra, generalnie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, jeśli nie macie pomysłu na treść, to proponuję wam... pióra, po prostu. I cóż, będzie mi niezmiernie miło, jeśli będziecie oglądali dalsze odcinki. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć!